Nie powiedziałem, że gości nas Dom Zwierzyniecki, czyli oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, którego szefową jest pani Maria Lempart, która nas tu toleruje i się bardzo cieszy, że państwo przyszli, a my się cieszymy, że ona nas gości. Witam państwa jeszcze raz bardzo serdecznie. Dobry wieczór i zapraszam na debatę językową. Wezmą w niej udział pani profesor Barbara Grabka. Pani profesor Anna Tyrpa. I pan doktor habilitowany Kazimierz Sikora. Po niemiecku to jest tak, że Acht und Achtzig Professoren, Vaterland, du bist verloren. Jak debata językowa, to sobie będę też mówił w językach obcych. Mam nadzieję, że ojczyzna nie będzie stracona. Mam nadzieję, że państwo profesorostwo nam tylko pomogą zrozumieć wszystko, co oglądnęliśmy i z czym na co dzień się spotykamy. Ten film był o tyle specyficzny, że to był taki melanż, albo redaktor Czuma powiedział, że lubimy zdrabniać. Moim zdaniem to jest w ogóle ogólnopolska taka maniera, ale okej. Okay. Melanż taki to był trochę, tam było etnologii, trochę językoznawstwa, a trochę wspomnień z przeszłości i trochę marzeń o tym, żeby się odróżniać jakoś, pięknie odróżniać. I to było to rzecz, która krążyła wokół Krakowa. Ja chciałbym zacząć może od poziomu, ponieważ już szczegółowo pewne rzeczy były tam omawiane, chciałbym zacząć od ogółu, a potem dojdziemy do szczegółu, czyli do naszej gotki krakowskiej, czy do naszego dialektu, naszych regionalizmów, czy okaże się, czym to w ogóle jest. W ogóle korzystając z okazji, że państwo tutaj są, to ja bym chciał spytać, czy my w ogóle umiemy mówić współcześnie po polsku? Państwo są za tym, żeby powiedzieć, że Polacy umieją mówić po polsku, czy nie? Jak państwo słyszą Polaków? Powiedziałem, że zaczniemy od ogółu. Proszę. Nie powiedziałem, że będą łatwe pytania. Włączone. Państwo jak słyszą tę polszczyznę użytkową, codzienną, to się co chwila chwytają za głowę? Czy raczej nie? Pani profesor. Ja myślę, że Polacy mówią po polsku. Absolutnie. Jeszcze większość po angielsku dodatkowo. A poprawnie oni mówią, ci Polacy? Jedni tak, drudzy siak. Kugluje pani profesor. Pani profesor? Polacy mówią, tak jak tutaj koleżanka powiedziała, po polsku. A jaki jest to ten polski, to należy do badaczy. Oni obserwują, badają, pokazują błędy, pokazują prawidłowe, wskazują, jakie powinny być prawidłowe zachowania językowe. I trudno tutaj oceniać, że na przykład wszyscy mówimy źle, albo wszyscy mówią źle, albo ten polski jest już nie do przyjęcia. To należy indywidualnie patrzeć na pewne zjawiska, oceniać, na pewno nie potępiać w czambuł, pokazywać błędy i może się będziemy uczyć. Nauczymy się, ktoś się nauczy, zapamięta. Mogę dodać nieco na przekór, prawda, że się zgadzam się jednak z Ibisem Wróblewskim, który kiedyś miał odwagę powiedzieć, że polszczyzna się kundli, czyli schodzi na psy. Z przykrością muszę powiedzieć, że takiej inwazji, chamstwa i brutalności w języku, zwłaszcza w nowych mediach i przyzwolenia na język bardzo drastyczny, nie było. Być może, że jest to właśnie znamie nowych czasów, czasów wolności. Natomiast skoro się zgodzimy, że Kubie Rozpruwaczowi nie pozwolimy na samorealizację, no to musimy problem przemyśleć, bo język jest wspólną własnością. Nie można prowokować się, tak jak to robią kibice Krakowi i Wisły, w taki sposób, po którym tylko zostaje sięgać po maczety. Pytam o to nie bez kozery i cieszę się, że pan o tym powiedział, bo i tu na filmie, także w ogóle z wiedzy wynika, że pewne... prosimy o wyłączenie komórki. Nagrywać można, używać nie. Bo jest tak, że gwara, dialekt posiłkują się tym, co niskie, tym, co
tym, co popularne, tym, co... Tutaj nie bez kozery padały słowa o Kindrach, o Andrusach, o tym pochodzeniu przedmiejskim takiej krakowskiej gwary, jeśli przyjąć, że ona istnieje. To gdyby kontynuować ten wątek rozpoczęty przez pana profesora, od czego by zależało to, że gdzieś mamy już do czynienia z przekroczeniem normy, a gdzie mamy jeszcze sytuację, w której czerpiemy z żywotnych soków codziennej polszczyzny. Takiej polszczyzny być może odległej od wzorców, od tego, co uznane może być za prawidłowe, ale jeszcze jest do, nie tylko do, może być tolerowane, ale może być wręcz uznane za dobry przepływ między tym, co codzienne, a tym, co normatywne. To znaczy, te dwie kwestie trzeba rozdzielić. Problem normy i jej realizacji. Rozumiemy, że pewne kwestie obyczajowe nawet wchodzą w grę, ale jeśli idzie o pochodzenie, kwestie genetyczne, to ja bym wolał i myślę, że tak będzie rozsądniej, żeby ta dyskusja miała właściwy kształt, żeby na przykład pani profesor Grabka zechciała przedstawić, jak to wygląda w świetle naukowym, bo tak będziemy błądzić. Rozumiem, że to pytanie dotyczy pochodzenia tych naszej regionalności, prawda, w mowie i także i w słownictwie. Proszę bardzo, proszę pokazać nam... Uporządkujmy. Padały tutaj takie określenia jak dialekt, jak gwara miejska, jak gwara krakowska. Więc zacznijmy od tego, że to są pojęcia różne. Czasem synonimicznie dialekt i gwara jest używane, ale dialekt to jest pewne pojęcie abstrakcyjne, bo to jest zespół gwar, które tworzą które odróżniają jeden region od drugiego. I ten dialekt jest pewnym abstraktem. Natomiast ten dialekt realizuje się w gwarach. W konkretnych gwarach, konkretnych wsi, które mają konkretne systemy. To nasze gwary to jest wielość systemów. To jest te różnice, które są między dialektami, między gwarami. One powodują, że potrafimy rozpoznać poznaniaków, wielkopolan, małopolan, tych, którzy z Mazowsza pochodzą, z Kaszub, ze Śląska. Więc gwary mają swoje systemy, mają na wszystkich poziomach, poziomie gramatycznym, poziomie leksykalnym i w momencie, kiedy dochodzimy do gwary tutaj, tak jak było powiedziane w filmie, gwary krakowskiej, to musimy sobie zdać sprawę z tego, że to jest twór, który powstał na styku języka ogólnego, języka potocznego i gwar, które do tego miasta wchodziły razem z tymi ludźmi, którzy z wsiami okolicznymi zostali do Krakowa włączeni. I to, co jest w tej chwili w gwarze, tak jak mówimy, w gwarze krakowskiej, są też określenia gwara krakowska, to by była tak jak gwara poznańska, tam gwara Bydgoszczy, inne określenie, gwara miejska, język miast, język regionalny konkretnych miast. Ta gwara krakowska... Nawet trudno mówić, że to jest trudno takie określenie, trudno posługiwać się konkretnie takim określeniem. Jest to gwara miejska, jest to pewna odmiana języka. I teraz pytanie, czy chcemy mówić o gwarze miejskiej, czy chcemy mówić o regionalnej polszczyźnie, odmianach regionalnych w Krakowie, bo tutaj musimy też wtedy mówić o tych społecznych podziałach. Inaczej będzie to wśród inteligencji, inaczej będzie powiedzmy na przedmieściach Krakowa. Tutaj też będą te podziały, więc trzeba by mówić o pewnych odmiennościach, które są w Krakowie. Wiem, że ten projekt, który jest przez Państwa na Uniwersytecie prowadzony, postrzega regionalizm tak,
że jest to to, jak postrzegają siebie krakowianie, czym się różnią i jak postrzegają inni krakowian. Więc wchodzą tutaj nie tylko regionalizmy, czyli słowa, czyli na przykład różne cechy wymowy, które są uznane i są poprawne i wchodzą do słowników, ale wchodzą również dialektyzmy, czyli elementy gwar, które do tego języka Krakowa weszły. Także tu są, tutaj, jeżeli będziemy mówić tak szeroko o tej gwarze, tak jak tu było powiedziane, krakowskiej, to będziemy to przyjmiemy tę definicję, którą w tym projekcie, który jest prowadzony na uniwersytecie, się przyjmuje szeroko. Czym się różnimy? I nie będziemy wchodzić w kwestie poprawnościowe, w kwestie regionalizmów w ujęciu takim, jakie, które regionalizm, który ma taką definicję, jak na przykład podają słowniki, jak podaje Encyklopedia Języka Polskiego i tak dalej. To ile mamy w takim razie języków krakowskich? Zaczynam się gubić, myślałem, że będę upraszczał i będziemy mamy, systematyzować, ale... Mamy 5 dialektów i to wiem, w Polsce. Tak. My jesteśmy tutaj, Kraków, okolice, szeroko dalej, dialekt, w obrębie dialektu małopolskiego. Węziej w tych podziałach, które dokonywał czy Kazimierz Nitt, czy Eugeniusz Pawłowski, czy Karol Dejna, mieścimy się w gwarze krakowiaków. Krakowiaków, ale nie krakusów. Krakowiaków. Etnograficznie byliby to Krakowiacy zachodni, bo wschodni to już troszkę poza Krakowem. I są tutaj pewne cechy, które do tej mowy Krakowa, do tej mowy weszły. I to nie jest tak, że to są bardzo zróżnicowane i różne. I mamy różne, w zależności od dzielnicy mamy różne cechy, ale i tak też jest, dlatego że na przykład od południa wchodzi nam wymowa na niek, tyk, zamiast hy, ky, natomiast od północy tego nie ma i północne dzielnice tej wymowy nie mają. I to nas różni, ale tych różnic nie jest tak dużo. Więc jest to pewien, w mowie krakowian znalazły się cechy dialektalne małopolskie, znalazło się słownictwo małopolskie. I jesteśmy u siebie, jesteśmy w Małopolsce. No dobrze, to jest bardzo, bardzo dobrze postawione, znaczy bardzo dobrze, dobre opisanie problemu, ponieważ jak oglądam ten film i jak się zastanawiam, no to okej, zrobiłem sobie dwie tabelki, proszę bardzo. W Krakowie sznycel, w Polsce mielony. Ale to nie w Polsce. My też jesteśmy w Polsce. Tamuj. O, tam. Tamuj. Jarzyny, Włoszczyzna. Flizy, tak, płytki. Tak. Sagan, czajnik. Tak. Bańki, bombki. Podworzec, podwórko. Tak. No tutaj z trudem, ale okej, podobno tak jest. Pantofle jako kapcie, pantofle jako buty. Tak. Idziemy gdzieś na nogach, a nie pieszo. Pieszo. Wychodzimy na pole, wychodzimy na dwór, okej. Okay. Chrust, a nie faworki. Podobno bil, a nie słonina. Tak. To już trochę przestarzałe. Przestarzałe, ale tak. Grysik, a nie kasza manna. Tak. No i drzewko i choinka. Tak. Plus jeszcze na kastnik, albo przy niektórych, jak moja babcia mówiła, na kastnik. Tak, ale to kwestia uproszczeń tylko. A tak. Się zbieramy borówki. No i oczywiście. No dobrze, ale ja nie wymieniłem już wszystkiego, co... Nie. Jeszcze nie, to słownictwo. Proszę bardzo. Ja troszkę powiem o słownictwie. No więc pierwsze dwa artykuły na temat różnic między językiem Krakowa i innych dzielnic powstały już ponad 100 lat temu, w 1914 roku. I jednego autorem był Adam Danysz, a drugiego Kazimierz Nitt.
I potem te wyrazy przez nich zauważone były często powtarzane w następnych opracowaniach. Między innymi na przykład w słowniku Kopalińskiego, tradycji kultury, tak, mitów i tradycji kultury w opracowaniu Doroszewskiego. Ja zastanawiając się nad tym, jak można w ogóle wyodrębnić słownictwo krakowskie od innych, doszłam do wniosku, że musi dojść do konfrontacji. To znaczy albo ktoś przyjeżdża do Krakowa z innej części Polski i się zadziwia, słysząc jakieś wyrazy mu nieznane, albo jakiś krakowianin jedzie gdzieś i mówi tak, jak mówi, i okazuje się, że nie jest zrozumiały. I tutaj właśnie mam parę takich przykładów na ten temat. No jedna lista wyrazów to jest, pochodzi od osoby, która z Lublina przyjechała do Krakowa i podała na przykład takie wyrazy, które dla niej były dziwne. Wędzonka zamiast boczek, kiszka zamiast kaszanka, leberka zamiast pasztetówka, weka, długa bułka, funt, pół kilo. Jeśli chodzi o ten podworzec, to często były takie napisy: sprzedaż w podworcu, na bramie. Prochówka, ściereczka do kurzu. Chodzić poza szkołę, chodzić na wagary. No i jeszcze krawatka, parasolka, beretka, litra. To były... Parasolka w znaczeniu, że nie parasol, tak? Tak. Tak. Beretka zamiast beret. No więc to były przykłady lublinianki, która przyjechała do Krakowa, ale mamy tutaj na sali pewnego przybysza z Białegostoku, który też zapisał sobie różne wyrazy, które go uderzyły po przyjeździe. To jest pan doktor Emil Popławski. Bym właśnie prosiła, żeby nam powiedział, co on znalazł. Ja panu użyczę mikrofon. To tak z kilkudziesięciu, może kilkuset wyrazów, które mnie tutaj zdziwiły w Krakowie, których nie znałem albo znałem w innych znaczeniach albo w innych formach. To takich kilka, takich garść przykładów chciałem Państwu powiedzieć. Akuratnie, akuratny. Braknąć, ja znam tylko zabraknąć. Brama jako drzwi wejściowe do budynku. Już te, które były wspominane czy na filmie, czy przez Państwa wcześniej, to już pominę. Garnuszek, kubek. Gumka do mazania i mazać, jako ścierać, po mojemu ścierać gumką. Kromka, kanapka. Kukać, kuknąć, zaglądać, zajrzeć. Odgapić, odniechcieć, co mnie bardzo rozśmieszyło, jak usłyszałem. Pojedzony. Zwrot przeciwnościowy, proszę ja ciebie. Spindrać się, szpeje albo szpeja. Sztangla, sztangielka obok weki wspominanej. Ale to nie to samo. Ale to jest taki inny rodzaj rzeczy. Trochu, troszku, wartać, czyli wartałoby coś zrobić. Wyjechać zamiast wjechać, czyli gdzieś windą na wyższe piętro, czy też wyjść zamiast wejść na wyższe piętro. Też cała seria czasowników. Wyotwierać, wyzamykać, wyubierać, ale też czasowniki z przedrostkiem o. Tutaj mam jeden przykład. Oszukać w znaczeniu naszukać, naszukać się czegoś. Oszukać się, okopać się.
chodzi o związki wyrazowe, to jeszcze słyszałem od kilku osób mieć płacz na końcu nosa, czego też nie znałem. No i to chyba na razie tyle. Dziękujemy za północno-wschodnie przybliżenie. Ale oczywiście, oczywiście. Chciałem tylko grzecznie podziękować. Po krakowsku. Bo jeszcze będąc przy przysłownictwie, to chciałam pokazać książkę pani profesor Jadwigi Kowalikowej Słownictwo młodych mieszkańców Krakowa. I tu jest jeden rozdział właśnie w ten sposób pomyślany, że ona przepytywała właśnie przybyszy do Krakowa, co ich uderza. Niektóre z tych wyrazów się tutaj powtarzają. A teraz jeszcze chciałam powiedzieć, co mnie spotkało, kiedy pojechałam do Bydgoszczy i wydawało mi się, że mówię ogólnopolskim językiem, będąc zresztą polonistką. No więc, kiedy chciałam kupić rajtki, było to wielkie zdziwienie i jakiś śmiech. Okazało się, że to słowo wcale nie jest tam znane, tylko rajstopy. No, to nie wiedziałam. Pani pojechała do Bydzi. Do Bydzi, tak, tak. To prawda. No potem, kiedy chciałam, albo właściwie to nie, mówiąc prawdę, nie ja, tylko mój mąż, kupić wekę w sklepie, to pani mu podała słoik jakiś skonserwowanymi ogórkami, myśląc, że chodzi o wek. No potem wielkie rozczarowanie spotkało mnie w cukierni, bo oczywiście zupełnie inny repertuar ciastek tam był, w związku z czym nazwy też nie istniały i nie były znane. No takie ciastka jak piszyngier, makaroniki, nugat, kremówka, naplonka. No nie istniały one, więc i nazwy ich też nie istniały. No i ostatni taki mój przypadek, kiedy na targu, w Bydgoszczy mówi się na rynku, czyli plac targowy w Bydgoszczy to jest rynek. Chciałam kupić mama łygę. To po prostu nikt nie wiedział, co to jest. Chodziłam od stoiska do stoiska. No, mam nadzieję, że państwo wiedzą, co to jest. I wreszcie jeden sprzedawca się spytał, a to pani chyba jest z Krakowa, bo się okazało, że właśnie on znał kogoś z Krakowa, kto znał mama łygę. To na razie tyle. Co to jest mama łyga? Kasza kukurydziana. Ja chyba nie zupełnie jestem stąd. A czy tak tytułem żartu, to słownictwo młodych mieszkańców Krakowa trzeba odnieść do 1990 roku. Ja podejrzewam, proszę, że pani profesor wtedy korzystała łaskawie, z zasobów swojego syna, który był mniej więcej młodym człowiekiem. Proszę zwrócić uwagę. Słowa to oczywiście rzecz najbardziej jakby uchwytna. Sądzę, że nie powinno nas dziwić, że rączki nie ma, że kapuza zginęła, że mesztów nie ma już w Krakowie i zapewne restytuować je tego nie da. Ducki też nie będzie. Chociaż pozostawiła piękny związek frazeologiczny Miedzi Duckiej. Czasem ktoś powie, że i kłopotów Duckę. Pokazuje tylko bardzo ciekawy mechanizm, prawda, że istniejemy w pewnej koegzystencji. To środowisko, ten substrat jakby otaczający Kraków ciągle pozostaje aktywny. Kraków się bardzo różni od innych miast Polski tym, że bardzo i bezkolizyjnie przejmuje różne elementy gwarowe, ale także tego na przykład, co należy do tego dorobku obcego języka, niemieckiego również. Bardzo chętnie, dużo jest tych przeszłość zaborowa, rozumiemy. Natomiast to, co jest jakby oczywistością, to odchodzą i myślę, że zakłócają nam obraz te regionalizmy, które po prostu ze względu na postęp cywilizacyjny gdzieś się zacierają. No rączki już nie będzie, no bo nikt już nie pisze w praktyce atramentem. Rozumiemy. Krachli nie ma, bo z powodu sanepidu, to pan dobrze wie. Po prostu. Nie, krachle są jeszcze. Grolsz ma krachle, przepraszam za no. Ukrytą, za kryptoreklamę. Tak, ale techniki otwierania krachli, no pamiętam z dzieciństwa, Kanter. Prześcigaliśmy się na różne, większość z nich miała swoje nazwy, prawda? A więc rozumiemy też, że oczekujemy również, że ta część słownictwa również będzie ulegać zmianie. No i tak, proszę państwa, jest, bo to, że Ducka na przykład przyjęła pewne cechy gwarowe, no bo tam jest mazurzenie, prawda? Dziura w lodzie
przypuszczam, że i jak i na Brąksie, czyli w Bronowicach, to tak samo i na Zwierzyńcu pewnie się nazywała duclą, a nie żadną przeręblą. A więc ducla też zawiera na przykład w swojej formie element gwarowy, ewidentnie. Tak samo mieć pieniędzy w sroc, to chyba sprawa jest oczywista, a idzę, bo się wstydzę. No to przecież pięknie pokazuje, że nigdy nie odwróciliśmy się całkowicie od gwary, a tym elementem napędzającym była młodzież. No, mój dziadek świętej pamięci chodził po linii AB i zawsze powtarzał, przynajmniej weszli sobie do tej masarni, która tam była, tam gdzie dzisiaj delikatesy, i dowcipnie mówili: proszę panienko, kto pracuje, ten se nie żałuje, poproszę 10 deko kiszki i 6 bułek. Prawda? Zrozumiem, ja reprezentuję tu inną tradycję tego właśnie, tego ludu, który w naturalny sposób włączył się jakby w tą tkankę Krakowa. Sądzę, że słownictwo, dzisiaj dokonuje się taka reinterpretacja bardzo ciekawa, bo proszę zwrócić uwagę, że ducka nigdy nie była tym, co jest pod Krakowem, czyli koszem plecionym z wikliny. Nie. Tu był rodzaj takiego plecaka, który służył do noszenia węgla. Ja się dowiedziałem o tym w swoim czasie, jako już dorosły człowiek, że węglarze i pomocnicy w ten sposób zbierali węgiel i tą sercówką, łopatą nabierali i znosiło się to albo na piętra, albo do piwnicy. Więc można by to na to zwrócić uwagę. Dzisiaj oglądamy na przykład całą nową serię wyrazów, które zasilają jakby ten język, a nawet i go reinterpretują. No bo tak, zwróćmy uwagę na przykład na to, że kiszony i kwaszony robi dzisiaj jakby, pozostaje w konflikcie w języku krakowian. Ekspedientka całkiem serio, bo przepytuje je z uporem maniaka, czym się różni kiszona kapusta od kwaszonej kapusty. Słyszałem już najdziwniejsze interpretacje. Ostatnio okazało się, że cechą dystynktywną jest to, w czym jest przechowywane. Jeśli jest w beczce, to jest kiszone, a jeśli w worku plastikowym, to jest kwaszone. No i bądź tu mądry, ale tu rozumiem, że więcej na ten temat tych zmian mogłaby pani profesor powiedzieć. Bardzo proszę. Państwo bardzo dobrze sobie przekazują pałeczkę. Co ja robię? Ja się uśmiecham. Ja bym chciała tutaj przywołać dwa takie konkretne przykłady na pewne krakowskie specyfiki. Jedno to poproszę moją koleżankę, żeby powiedziała o pewnym piesku. Tak, pies, który przybył ze Słupska, na dwór nie wychodził, na pole nie wyszedł. Na dwór szedł bez problemu. I to do końca swoich dni. Także to są rzeczy, które są pewne rzeczy, które nas będą odróżniać, i one się zachowają, bo zachowają się dezygnaty. Borówki podejrzewam, że nie znikną. Pole też nie. Parę innych rzeczy też nie. I parę elementów wymowy. Myślę, że długo będziemy jeszcze wymawiać do Czebini i Czeba i Drzewo. I w badaniach, które przeprowadzili też naukowcy z uniwersytetu, i to w latach 80., tam pokazali, że ponad 50% wykształconych krakowian, inteligencji krakowskiej, w ten sposób wymawia tyży. Ta skłonność do uproszczeń jest u nas tu w regionie, w ogóle w Małopolsce i w ogóle w gwarach południowych i zachodnich dość duża. W związku z tym te rzeczy przetrwają. Tak samo ta wymowa udźwięczniająca, której po części sobie nawet nie uświadamiamy, też ona tu nam będzie... jeszcze będzie długo z nami, chociaż też już jest fakultatywna, też już na ten temat jest wiele artykuły, które pokazują, że też że kosz gruszek czy brat ojca, to już może być brat ojca, czyli ty i o, nawet tutaj. Także pewne elementy zostaną, tak samo jak tutaj w rozmowie pojawia nam się tutaj, dzisiaj. To zostanie, to będziemy słyszeć. I
To są takie rzeczy, które... entyl nojęzykowy, czyli ta panienka. Tak, i to usłyszymy, chociaż to też już według w artykułach, które... znaczy w badaniach ludzi, którzy się zajmują tymi sprawami, są takie badania, które wskazują, że to też już jest fakultatywne, że to też już następuje pewna unifikacja. I teraz pytanie, czy to wpływ tych terenów, które takich zjawisk nie mają, czy jakieś inne tutaj też procesy zachodzą. Tak samo nosówki. My mówimy, krakowianie i w okolicach Krakowa, bo przecież my stąd, z tej właśnie Małopolski, z matką idą, a nie idą, ale jest taka wariantywność, to pan profesor Dunaj w swojej książce, którą zresztą tutaj mam, Język mieszkańców Krakowa, ale to też, żeby nie było, powiem, że to książka z 1989 roku, pokazuje, że mamy tu dużą fakultatywność. Zresztą późniejsze badania, o których pisze pani profesor Kurek, polszczyzna mówiona inteligencji i między innymi wiele tutaj rozdziałów dotyczących właśnie Krakowa, wskazują, że następuje pewna unifikacja albo wariantywność, że można mówić, że mówi się i tak, że ta polszczyzna ogólna często zwycięża. Także pewne rzeczy zostaną i pewne rzeczy będą tutaj z nami, ale część zniknie. Natomiast warto, żeby przekazać to, co było. Myślę, że nie da się zrewitalizować, że nie da się odtworzyć, że nie będziemy mówić tak, jak tutaj w tym filmie, że nie będzie, że no, nie, na co dzień nie usłyszymy A pochylonego, które tutaj było, czyli zamiast A, O. Że nie usłyszymy ten kleposz na przykład, że nie usłyszymy E pochylonego, czyli tyż i tak dalej. W pewnych warstwach słyszę to codziennie przy budce z zieleniną. Jest tam kilku panów, którzy spędzają czas na spędzaniu czasu i autentycznie tu mogę powiedzieć, że rzeczywiście są wspaniałymi nośnikami. To tutaj pan dotyka, to tutaj możemy właśnie mówić o tej gwarze miejskiej jako języku warstw niższych. Tę definicję. Taka jest definicja językowa. Więc te pewne rzeczy zostaną na pewno, ale czy Kraków będzie tak mówił? Czy to jest gwara krakowska? Oczywiście, bo pani szlachetnie powiedziała o piesku i potem wyzbyła się głosu. Teraz chciałabym bardzo przeczytać państwu pewien fragment. Jest to fragment wspomnień legionistów. Obchodzimy w tym roku stulecie odzyskania niepodległości. Jestem po lekturze właśnie tych wspomnień i ucieszyłam się, że znalazłam tu akcent krakowski. Więc proszę posłuchać. To jest relacja z 1915 roku. Przeszliśmy za Bóg i znów biwakujemy, że jednak Matka Ziemia trochę przytwarda za posłanie, a niedaleko była wieś, w której, nie wiem na czyje nieszczęście kwaterowali znów Austriacy, wybrał się nasz Sitwes, tu wyjaśniam, bo sama musiałam sprawdzić, Sitwes z języka jidysz oznacza kumpel, kompan. Obywatel Skrowodrzy, tutaj muszę powiedzieć, że jest to napisane przez rzecz z kropką, niejaki Tałłach, z kilkoma towarzyszami, by przynieść trochę słomy. Zaszedł do pierwszej z brzegu chałupy, a tu już rozgospodarował się pan oberleutnant Dżistek, czy jak mu tam było. Popatrzył na to nasz Sitwes, zaklął strasznie nieprzyzwoicie pod nosem, jako że nie myślał o zwadzie i nie mówiąc nic ładuje sobie na plecy parę wiązek słomy. Wek, polnisze bagaże! Wybuchnął jak grom nagle pan oberlejtnant Dżistek. Tu muszę wyjaśnić, że bagaże po niemiecku, pierwsze znaczenie bagaż, a drugie hołota.
pociemniało w oczach naszemu Sitwesowi od wewnętrznej alteracji, jako że z bagażem nigdy nie miał nic do czynienia, więc mówi mu delikatnie z flegmą, ślicznym, śpiewnym akcentem krakowskim. Odwalże ty wszawy Łazarzu. Tak, już głos z publiczności, proszę bardzo. Zauważyłem, że niektóre wyrazy czy znaczenia dawniej w Krakowie używane odchodzą z powodu zmian w otoczeniu czy w technice. Na przykład moja babcia, jak było gorąco, mówiła: otwórz oberluft, bo okna z reguły miały uchylaną część górną. Z kolei jak dziadek się spaźniał na obiad, no to babcia stawiała obiad do szabaśnika, żeby był gorący. A teraz nie ma szabaśników, nie ma oberluftu, więc nie te wyrazy po prostu naturalną śmiercią. Ale luft został jakby. A luft został. No. Proszę państwa, jasne, że wieje wiatr od morza, ja to tak nazywam. Pozwolę sobie na taką szczerą wypowiedź, prawda? Bo wszyscy tu państwo jesteście wielkimi admiratorami tej polszczyzny regionalnej. Oglądałem to na różnego rodzaju kongresach. Wszędzie pojawia się to samo pytanie. Rozstrzygnięto je pozytywnie na przykład w Poznaniu, w Łodzi. Uznano, że ten nasz własny język jest czymś godnym propagowania. Nadaje się na szyldy, na wystawy. No i widać, że w Krakowie też dojrzewamy powoli do takiej decyzji. Żeby wykorzystać elementy krakowskie, choćby w zaproszeniach na mecze, nie siedzę w domu, chodzę na Krakowie, czy coś tam widziałem ostatnio na plakacie. Dyrekcja MPK namawia, żeby być kulturalnym w tramwaju, nie rozmawiać głośno przez komórkę po krakowsku. No jest tylko pewien problem taki, który myślę, że należy do nas, do tych, którzy zdołali przechować tę część dziedzictwa. W zasadzie spora część winowajców tego, co się w Krakowie dokonało, czyli zatraty tej pierwotnej wymowy, tego, co jest krakowskim gadaniem, tego już nie ma. Dlaczego nie ma? Ano nie ma, bo nie ma oparcia. Ale to nie znaczy, że go w ogóle nie ma, bo jest. Tylko trzeba posłuchać. Na Ludwinowie możecie posłuchać, na cmentarzu w Podgórzu, jak chłopaki przekładali na grobek tylko z tym i chciałoby się ich nagrać. Ale problem polega na tym, że powiedziałem o tych winowajcach. Kraków najeżdża ogromna rzesza młodych ludzi z całej Polski. Dyktują nowe standardy, nawet i wymowy. Po prostu się mieszkańcy, rodowici się, stają się powoli gośćmi w tym własnym językowym domu. Albo już są gośćmi. Rozumiemy, że w związku z tym ta sytuacja, no wymaga, trzeba się zgodzić z tym, że musimy otworzyć przestrzeń miejskiego mitu dla tego języka, proszę państwa. Skoro zgodzimy się jakby na to, że ta przestrzeń miejska potrzebuje takich krakowskich akcentów, no to być może właśnie takim zalążkiem tożsamości jest akceptacja dla tych krakowskich regionalizmów. Niektóre brzmią śmiesznie, ale dlaczegożby nie utrzymywać krakowskiego Sagana? Jeśli jest to, co się kładzie na gazie i nadaje się, ta nazwa mogłaby przy nim pozostać, ale czajnik niech sobie będzie już jako ten czajnik elektryczny. Rozumiemy, że tego rodzaju rozróżnienia, tak pieczołowicie pielęgnowane na przykład w Poznaniu, mogłyby równie dobrze stać się jakby tą częścią tej tkanki, tak na razie nieudolnie eksponowanej w krakowskich mediach. Czy sądzę, że to jest całkiem wykonalne. To pytanie, czym ta tożsamość powinna być, no to chyba gdzieś tkwi bardzo głęboko dzisiaj w tym, co się dokonuje w tym dyskursie regionalnym. Pasjonuje mnie to, ponieważ widzę to wszędzie. Na wsi nikt nie wyrzuca już starych kół z wozu, nie gniją bezmyślnie. Nagle okaże się, że na garażu tam znajduje się miejsce tego, co należało do przodków, albo ląduje w ogrodzeniu. Tak samo widać to w tym zaangażowaniu ogromnym otoczenia wokół Krakowa, paradoksalnie uruchamiane przez te noclegownie. Ludzie z Krakowa wyjeżdżają, tam znajdują miejsce dla siebie. W takiej gminie Wielka Wieś, proszę państwa, proszę łaskawie sprawdzić, nie ma ani jednej wioski, która nie miałaby własnego zespołu folklorystycznego, tak czy inaczej krakowskiego.
Jest to dowód na to, jak wielka jest potrzeba takiego dyskursu także w naszym otoczeniu. Ale no, nie chciałbym tu zanudzać. Rozumiem, że widzę taką szansę, całkiem poważną szansę na promocję lokalności. Lokalność może być wartością i możemy się tym szczycić, tak samo jak to robią w Łodzi, czy to robią na przykład w Poznaniu, prawda? Ale czy to nie jest troszkę tak, że Warszawa miała szczęście, nawet jeżeli ten folklor był udawany, do Wiecha, który stworzył pewnego rodzaju, zresztą ogólnopolską modę na warszawskość. Ten cwania, nie masz cwaniaka nad warszawiaka, jednak pozytywny odbiór za sprawą literackiego dzieła Wiecha. Jeżeli możemy mówić o śląskości, która jakiś kawałek serca Polaków znalazła sobie drogę do miejsca w sercach Polaków, no to na przykład filmy Kuca, gdzie ta śląskość też w języku właśnie była pokazywana. Kraków chyba nie miał takiego szczęścia. Pamiętając o tym, co było tutaj na filmie, no, Wodewil, Gzymsiki, to być może z faktu, że to nie były dzieła pierwszej wody, te najwybitniejsze, choć na swój sposób bardzo urocze, sprawiły, że nie ma też takich nośników literackich, które by osadzały gwarę krakowską w świadomości i dawały jej jakąś moc taką literacką. Jeśli można, to ja ten wątek teatralny chciałam jeszcze troszeczkę podnieść, bo z kolei czytając niedawno wspomnienia Ludwika Solskiego, znalazłam też bardzo ciekawy fragment na temat gwary Przedmieść Krakowa. Tak na wszelki wypadek, ponieważ znam studentów, którzy różnych rzeczy nie wiedzą, to na wszelki wypadek powiem, że Ludwik Solski był wielkim aktorem, który urodził się w 1855, a umarł w 1954 i brakowało mu jednego miesiąca do ukończenia 100 lat. I w jego wspomnieniach w roku 1896 znalazłam taki fragment, który pozwolę sobie przeczytać. Prowadziłem wówczas próby z nowej sztuki. Różne powody wpływały na to, że pilnie przykładałem się do jej realizacji. Primo, debiut autorski. Secundo, środowisko i tematyka proletariacka. Jedno i drugie, czułe struny dyrektora. Tercio, rola, którą miałem grać. Autorem był Jan Szutkiewicz, syn nauczyciela języka francuskiego z Krakowa. Sam był początkującym, przeciętnym aktorem na prowincji. Tytuł sztuki – Popychadło. Postać, którą grałem, musiała być w moim pojęciu związana z terenem przedmiejskim. Różne gwary i dialekty nie były mi obce, ale w tym wypadku trzeba było przeprowadzić dodatkowe studia. Cały dzień miałem zajęty. Zrywałem się przeto o świcie z łóżka i biegłem za miasto, by podpatrzyć różne typy i podsłuchać ich mowę. Owocem tych wycieczek był stróż Jan, który mi przyniósł sporo rozgłosu, zwłaszcza dzięki polemice prasowej, jaką wywołał. Recenzent Nowej Reformy, Władysław Prokesz, zarzucił mi bowiem fałszywy akcent i stosowanie nieistniejącej gwary. Ale najniespodziewaniej wystąpił w mojej obronie profesor Wszechnicy Jagiellońskiej Malinowski. I tu zrobię maleńką przerwę, żeby powiedzieć, że był to Lucjan Malinowski, pierwszy językoznawca, który wpadł na pomysł, żeby pojechać na wieś i słuchać, jak chłopi mówią, i zapisywać gwarę. Ponieważ przed nim językoznawcy zajmowali się analizą starych dokumentów przeważnie. A druga rzecz o Malinowskim Lucjanie jest taka, że był ojcem Bronisława Malinowskiego. Więc tutaj jako językoznawca się ucieszyłam bardzo i kończę już ten cytat. Dając naukową odprawę recenzentowi reformy, znakomity lingwista stwierdził, że język, którym przemawiał stróż Jan, jest dokładnie i bezbłędnie przeniesiony na scenę z dalszych peryferii naszego miasta. Dało mi to dużo zadowolenia. Pani profesor, a dlaczego pani przyszła w stroju regionalnym ubrana? Właśnie zaproszenie na to spotkanie kazało mi myśleć o własnej tożsamości. I zastanawiałam się,
kim ja jestem w tym sensie. Bo urodziłam się w Krakowie, wychowałam się w Krakowie, ale rodzice moi nie byli z Krakowa. Więc czy ja jestem krakowianką, czy nie jestem krakowianką? Parę dni temu w instytucie przyjmowaliśmy delegację sześciorga górali, którzy przyjechali w strojach góralskich. Wszyscy mieli wyższe wykształcenie i uważali, że ubranie stroju góralskiego jest zupełnie normalną rzeczą. Więc sobie pomyślałam, a czemuż ja bym nie miała być krakowianką? I po prostu wczoraj poszłam do sukienic i kupiłam sobie strój krakowski. Nie piją? Nie, bardzo dobre. Czy buty piją wszędzie, czy tylko w Krakowie? Trzeba by sprawdzić. Mamy słowki, gwar krakowski. Mamy, o, proszę. Ja mam jeszcze do pana doktora pytanie, bo pan, kiedy oszczędnie, ale trochę zakorespondowaliśmy, powiedział o sobie, że mówi po bronowsku. Po bronowsku. Czy to jest pod grupa tej gwary, dialektu krakowskiego? Bronowice są stare, prawda? Dla tych, którzy no to przypomnę, że są jakby dwie części, te polskie i niemieckie, które w rezultacie dzisiaj się nazywają małe i wielkie, chyba tak samo stare. Jeśli wziąć pod uwagę lokacje, na pewno należały pierwotnie, parafia była na Wawelu, a więc wynikałoby z tego, że należały przez jakiś czas do opactwa tynieckiego, a więc historycznie to są takie dość odległe, to są jedne z najstarszych wsi w każdym razie, jakie są wokół Krakowa. Bruno, opat tyniecki, Brunowice, wstydzić się nie ma czego, powiem. Po tym wstępie, no mogę powiedzieć jednak, że nie ubrałem się po krakowsku. Nie chciałem demonstracyjnie podkreślać tego jakby, że ludowa tradycja różni się od tej miejskiej. W tym sensie mam strój krakowski, chodzę po krakowsku przy różnych okazjach takich, gdzie... Natomiast tu rozumiem, że ten język, który próbujemy jakoś opisać, prawda, to on jest niejako rozpięty ponad tradycją ludową ściślej i wkracza, powiedzmy, w ten krąg mieszczeństwa. Fenomen Krakowa, tego maleńkiego Krakowa, polegałby na tym, że w zasadzie nigdy ta mowa nie była językiem inteligencji, proszę państwa. Więc jest dokładnie jak we Lwowie. W Lwowie tak samo i bałakali ci, którzy no, tego bałaku używali na co dzień, prawda? Jak spotrzebowały sobie zaśpiewać, prawda? Na Kliparowie za rogatkami mnieszkała sobie z rodzicielami, piękna jak anioł, gruba jak kiszka, na imię miała panna Franciszka. No też my to znamy. No, gdzieś jeszcze dźwięczy w uszach takie. Ale tu Kraków nad... Inteligencja nigdy tak nie mówiła. Pani profesor Zofia Kurcowa zawsze powtarzała, że tak mówiły po prostu przedmieścia. Więc tego elementu identyfikującego jakby ta bariera społeczna powoduje, że w zasadzie wspomniałem o tej przestrzeni mitu, którą możemy zaakceptować. Wydaje mi się, że to jest ta płaszczyzna porozumienia, gdzie można by po prostu pogodzić się z tymi Antkami, z tymi Andrusami. W mojej tradycji... No byli to ludzie nieokrzesani, przyjeżdżali na wieś, prali tych moich woźniców z Bronowic, prawda? Zawsze była awantura o to, jak ktoś próbował wleźć na krowodrzy do baru z batem na przykład, to od razu było wyrzucanie go za drzwi, tak samo na barze na stawach, więc nie mogę do końca tak się identyfikować z tym, ale jednocześnie jako dziecko również nauczyłem się piosenek, takiej geografii Krakowa, takiej praktycznej. Jezdem sobie chłopok zdębnik, na krowodrzy mam gołębnik, na zwierzyńcu urodzony, na Kazimierzu byłem krzczony. No więc ta geografia zawsze budziła we mnie szczerą wesołość. Na Kazimierzu był teatr robotniczy w zasadzie, gdzie grała elita krakowska.
przyznam się Państwu, że kiedy właśnie wystawiano te wodewile, o które Pan pyta, to no niestety ze śmiechu zdarzyło się tak, że mama musiała mnie wyprowadzać z tej widowni, prawda? Ale ludzie to tak mocno przeżywali. Ten element identyfikujący wobec tego rozkładał się wśród tych nizin społecznych. Niektóre cechy wymowy, no tak jak w Weselu to zostało sprotetowane, po dziś dzień sprawiają kłopot wszystkim, no łącznie i aktorom. Są tam dziwki niech nie stoją. Nikt nie mówił w Bronowicach dziwka, tylko była dziewka po wiejsku. Ale dziwka należy do tradycji miejskiej, ale z kolei używała tego na przykład, takich sformułowań używała również profesora, o czym wiem z opowiadań. Inni, mówiło się też do Widnia, prawda, nie do Wiednia, tylko do Widnia. Oczywiście w ten sposób rozumiemy, że wytwarza się pewien obraz, w którym bardzo trudno jest poszukać takich zdecydowanych rysów. Wydaje mi się, że to jest właśnie fenomen Krakowa. Taki, w którym po prostu jednak gwara miejska jest najbardziej jakby rozpoznawalna, podobna jak we Lwowie, ale jednocześnie ten poziom akceptacji dla niej jest inny niż we Lwowie. Tamta uległa mitologizacji. Nasza mowa skojarzona z tymi jednak podejrzanymi osobnikami, bo tak różnie byli przedstawiani przecież. No, czasem krawatka na gołe ciało, kilka dni niezmieniana koszula. Rozumiemy, że inteligencja krakowska w niewielkim stopniu mogła się identyfikować z bohaterami zwierzyńca. Więc tu może przerwę, bo ten wątek można by kontynuować, ale dla mnie fascynującą rzeczą jest odkrywanie tożsamości. To jest jakby coś, co się rodzi współcześnie. Bardzo trudno, jeśli jesteśmy w środku takich wydarzeń, to bardzo trudno jest to jednoznacznie określić, w którym kierunku nas to poniesie, ale to niewątpliwie należy do młodych ludzi. Jak oni zinterpretują tę rzeczywistość krakowską? Co z tego wyniosą? Na pewno etnodesign powinien się pojawić. Uważam, że jest to poważny błąd, że tego jeszcze w Krakowie nie ma. Na przykład. Proszę spojrzeć. Tak, ale wyrazistych akcentów krakowskich, które po prostu by promowały nas. Mówimy także i o czymś takim, co promowałoby lokalność. Proszę bardzo. Jeśli można, to ja chciałam jeszcze jeden wątek poruszyć dotyczący słownictwa krakowskiego. Otóż z tych różnych opracowań, o których tutaj wspominałyśmy, ja sobie zrobiłam listę wyrazów, które uważam, że jeszcze można je usłyszeć, są aktualne. Wyszło mi 71 wyrazów. Po czym zaczęłam je sprawdzać w innych słownikach, żeby zobaczyć, czy one są tylko krakowskie. No i tu pokazuję słownik właśnie... Słownik warmaopolskich napisany przez nasz zespół pracowni dialektologii w Instytucie Języka Polskiego. No i zaczęłam sprawdzać te wyrazy. I co mi wyszło? Wyszło mi, że 36 z tych 71 jest w tym słowniku z lokalizacjami nie krakowskimi, tylko z różnych okolic Małopolski. Potem sprawdzałam w indeksie do kartoteki słownika gwar polskich i tam znalazłam 30 znowu następnych. Jeszcze w słowniku gwar polskich, który wyszedł na razie do litery H i też tam kilka znalazłam. I po tej całej akcji sprawdzania doszłam do tego, że z tej listy wyrazów krakowskich tylko jeden wyraz nie ma potwierdzenia gwarowego. Jest to wyraz bloczek. O znaczeniu kwitek z książki pani Kowalikowej. No i jaki wniosek z tego? No, że nie ma chyba takich wyrazów zupełnie tylko krakowskich, tylko że to wszystko jest większy obszar i są to wyrazy małopolskie. Kraków jest w Małopolsce. Żebyśmy byli jakoś specjalnie wyróżnieni. Być może w Krakowie znajdą się tutaj archaizmy, zachowały się z dawnych epok polszczyzny, ale one też bardzo często są w gwarach, bo gwara przechowuje, jest takim tym łącznikiem między dawnymi i nowszymi czasy. W związku z tym będziemy je mieć, będziemy, ale to nie znaczy, że to nasze miasto się
ma tego wyprzeć, ma uważać, że to nic nie znaczy, bo tak samo jest w Poznaniu, tak samo jest w Łodzi, tak samo jest w Bydgoszczy. To są miasta akurat, które mają słowniki. Przecież w momencie, kiedy był pisany słownik Gwary Miejskiej Poznania, sprawdzano w naszej kartotece, jak daleko, jaki zasięg mają te wyrazy, bo to, że one są w Poznaniu, to one wyróżniają to miasto, ale to nie znaczy, że one są tylko w Poznaniu, bo gdyby były tylko w Poznaniu, to nikt dookoła by poznaniaków nie rozumiał. Tak samo, jeżeli by te wyrazy, te zjawiska fonetyczne, które tutaj były, te pochylenia, te realizacje nosówek, czyli e, o, różnie realizowane, gdyby były tylko w Krakowie, no to nikt dookoła by nas nie rozumiał. A my się porozumiewamy. My, ci, którzy przyjeżdżają, nas rozumieją. Ci, którzy przyjeżdżają z okolicznych wsi do Krakowa, my ich rozumiemy i oni rozumieją ludzi w Krakowie. Ja przyjechałam do Krakowa dopiero na studia i dla mnie te wyrazy, które usłyszałam w Krakowie, nie były żadnym zaskoczeniem, dlatego że ja je znałam ze swojej miejscowości, z okolic Gorlic na przykład w dużej mierze. Także, że jesteśmy z Małopolski, a wyróżnia nas to, że w Krakowie tak mówimy, że w Krakowie, że miasto, że tu w mieście tak mówimy i to nas odróżnia od Poznania, od Warszawy, od Łodzi, od Bydgoszczy, gdzie powstają te słowniki. I myślę, że jak powstanie ten słownik, jaki on będzie miał tytuł, ta praca? No myślę, że nie. Jesteśmy... Powiedziane no, po krakowsku, tak? No chyba tak. Jeszcze nie chcemy tutaj ze względów marketingowych ujawniać wszystkiego. No może już nie zdążę, ale już wkrótce będzie. Ale to też będzie coś, co będzie nas identyfikowało i pokazywało to, o czym się różnimy. No, ja rozumiem, że państwo też macie mieszane uczucia, prawda? Ten paradygmat naukowy, taki ścisły, no, czarno na białym widzimy, że w zasadzie niewiele jest wyrazów, które można by przypisać ściśle do tej tkanki miasta, prawda? Ale to nie znaczy, że Kraków jako stolica po prostu całego regionu no nie staje się w pewnym sensie w tym wymiarze symbolicznym jakby nośnikiem tych wszystkich treści regionalnych. Rozumiemy, że Borówki wcale tak daleko nie sięgają, jak nam się tu wszystkim wydaje. Dokładniejsza mapa pokazuje, zrobiona kiedyś w Instytucie Języka Polskiego, Polskiej Akademii Nauk, pracownik dialektologii, pokazuje, że aż tak to daleko nie sięga. Natomiast jest pewien problem tego, jak my to pojmujemy. A więc jest, jeśli się to odczuwa na zasadzie pewnego stereotypowego sądu, że tak się mówi w Krakowie, no to myślę, że możemy nawet i my naukowcy ustąpić w tym sensie, że tak jak skoro są bejmy i pyry na przykład kojarzone z Wielkopolską, powinny być z Wielkopolską kojarzone, patrząc tak ściśle, ale wszyscy kojarzą je z Poznaniem, prawda? A na zasadzie pewnego skrótu myślowego. Mhm. Sądzę też, że myślę, że możemy się tu zgodzić, że taką funkcję reprezentatywną dla regionu, dla tej naszej Małopolski, tej części świadomości małopolskiej może Kraków spełnić. Przecież jest to rzecz niebywała, prawda, że po czasach rabacji zdołano w tak krótkim czasie jednak przekonać to cały ten substrat, prawda, żeby chodził z pielgrzymkami, święcił tych krakowskich, tych wielkich bohaterów naszych wspólnych. Jest to rzecz niewyobrażalna, więc nie możemy tego pozostać głusi na to, że w zasadzie to otwarcie kulturalne, to promieniowanie Krakowa jest osobnym problemem, jest to, co się jakby współcześnie dzieje, ponieważ świadomość języka literackiego, bo w tym kręgu się obracamy, ulega w znacznej mierze, czy tych norm stylistycznych ulega pewnemu takiej aberracji, rozchwianiu, może to byłoby najwłaściwsze słowo. Generalnie kurczy się kompetencja stylistyczna młodego pokolenia, a więc wkraczają również coraz śmielej. Nowa warstwa regionalizmu się pojawia, wyrazów, które wkraczają po prostu w zgwar. Najnormalniej w świecie. Internet przynosi rozliczne dowody tego. Były prowadzone badania przez panią profesor Kucharzyk, która pokazała, cierpliwie posiedziała po różnych portalach. Okazuje się, że ludzie są po prostu nie są wyczuleni, bo nie konfrontują się w żaden sposób z tymi treściami języka literackiego. Skoro używają tego języka na co dzień, więc tym chętniej przenoszą zwyczaje domowe i mamy no, jakby nowe zjawisko dzisiaj, wtórnej regionalizacji polskiej.
Lubelszczyzny. Tamte rzeczy są stare. Niejednokrotnie wszystkich interesuje, skąd się biorą te meszty na przykład. No, były używane w Małopolsce, ale były tak naprawdę galicyzmami, czyli było to słowo znane, bardzo szeroko znane tym. Kojarzone z Krakowem, no Lwów jest, nie istnieje jakby dzisiaj w tej współczesnej świadomości, no więc pozostaje nam Kraków. Myślę, że to jest właściwy trop. Myśmy długo dyskutowali między sobą, czy przyjąć takie bardzo ostre stanowisko, czy przyjąć jednak taką łagodniejszą wersję. Stanęło na tym, że jednak powinniśmy wziąć pod uwagę odczucia po prostu samych również mieszkańców. Nie możemy pozostać głusi na to, że ta wiedza własna Krakowian o swoim języku też powinna być reprezentowana, chociaż czasem rozbiega się z wiedzą naukową. Ale zaznaczam, że to jest absolutnie nie pozostaje to w sprzeczności z tym zastrzeżeniem, które pani profesor wniosła. To jest inny jakby paradygmat został włączony. To nie jest tylko, że tu chcieliśmy pokazać, że jesteśmy stąd, jesteśmy z Małopolski, jesteśmy... Mówimy, nie przedstawiamy się na mapie różnych miast, na konferencji, gdzie jest Poznań, Kraków, Warszawa, tylko mówimy o Krakowie i skąd przyszliśmy, skąd ten nasz język. Natomiast to, że tak jak tutaj pan profesor powiedział, że kojarzymy się, że Kraków będzie się kojarzył właśnie z południem, będzie się kojarzył z Małopolską, no to jest oczywiste. I że jeżeli Kraków nie pokaże tych właściwości, tych właściwości językowych, to nie pokażą miejscowości z całym szacunkiem, nie wiem, dla Gorlic, Nowego Sącza, czy okolic Krakowa, Spytkowic, czy innych tam wsi, no bo oni nie mają takiej możliwości, więc tylko tutaj mówimy, tak mi się wydaje, że o tym, że powinniśmy sobie zdawać sprawę, skąd jesteśmy, co w naszej mowie, tej krakowskiej mowie jest i co możemy wykorzystać, prawda? Wolno bym jeszcze tylko słóweczko dodał. Proszę Państwa, żeby Państwa rozbawić. Mówiłem o tym, że wieje wiatr od morza, prawda? To poszukiwanie tożsamości może właśnie tam widać. Śląsk, no nie ośmielam się włączyć jakby rozważania na ten temat, ponieważ jest to wielce kłopotliwa sprawa, bo problem tożsamości regionalnej został tam splątany w prawdziwy węzeł gordyjski z problemem tożsamości etnicznej, prawda? I to jest nie do rozstrzygnięcia w zasadzie dzisiaj, tym bardziej, że naukowcom nie oddaje się głosu, tylko jednak biorą górę inne emocje. Ale żeby Państwa rozbawić, na Żuławach, proszę Państwa, nigdy nie było polskiej mowy w tym kształcie, do jakiej my nawykliśmy. Nie było też prawdziwego stroju ludowego. Zgadnijcie Państwo, czym się zajmują dzisiaj działacze kulturalni na Żuławach. Ogłosili konkurs na własny strój ludowy. Ponieważ jest tam płasko i nie ma miejsca, gdzie można by się na przykład udawać z pielgrzymkami po to, żeby uczcić na przykład narodowe polskie święta. Proszę Państwa, przywieziono kilkanaście wywrotek gruzu i ziemi i usypali sobie górkę, prawda? Na wzór naszego kopca w Krakowie. Więc w ten sposób jest miejsce, gdzie można czcić jakby i utrwalać to poczucie takiej więzi. Sądzę, że to jest bardzo ciekawe doświadczenie. Chwalić Boga, mamy jeszcze parę kopców w Krakowie i jest się czego trzymać. Tak. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa? Proszę bardzo. Proszę Państwa, cały czas obracaliście się Państwo wokół słownictwa. Natomiast ja chciałam, mam tą przynajmniej udokumentowaną pięciopokoleniowość w tym mieście, zwrócić uwagę na to, co przede wszystkim warszawiacy nam zarzucają, nasze przeciąganie, czyli sposób mówienia. To jest właśnie, bo słowa są słowami, ale oni się przede wszystkim nam tutaj czepiają tego, że jest mamuśka, na podłoże, albo po prostu, że wszystko, co mówimy, to mówimy w sposób właśnie taki przeciągliwy, wyłapują. Więc to jest jakby też taki element, który, no, ja mieszkałam w tej części miejskiej, nazwijmy to, ale to właśnie odróżniało, bo wszyscy, jak się wołali albo tam do tej studni podwórkowej, albo coś, to zawsze było takie przeciąganie ewidentne. Czy o tym Państwo coś by mogli jeszcze powiedzieć? Proszę.
Proszę uprzejmie. No. Rzeczywiście tak jest. Nie wiem, czy Państwo poznają tak tytułem takiego małego eksperymentu. Bardzo chętnie to korzystam z tego przykładu. Jest fragment piosenki. Szanowny Panie Wojciechu Manie, czemu śpiewanych przez Pana piosenkach nie ma piosenek Rudego Henka? No i teraz skąd ten tekst jest? To teraz może jak? Może tak bardziej na południowy wschód, czy po krakowsku spróbujemy? Może spróbujmy po krakowsku. Szanowny Panie Wojciechu Manie, czemu śpiewanych przez Pana piosenkach nie ma piosenek Rudego Henka, co na gitarze pięknie gra i jeździ tirem, tak jak ja. I teraz by widać już, na czym to wszystko polega. Akcentowanie w języku polskim pada na przedostatnią sylabę i tutaj się nie różnimy. Natomiast sposób traktowania ostatniej sylaby, bo tu słuchałem pani bardzo uważnie, ale zapomniała już pani, jak się na tym podwórku mówi, jakoś tak nie bardzo, nie bardzo. Nie. Wypady po prostu zmusiły do tego, żeby trenować. Zresztą powiem, że moich studentów zawsze przepytuję, ilu jest z Krakowa. Ze zgrozą stwierdziłam, w tej chwili mam 450 studentów, 5 jest rodowitych z Krakowa. Pięciu. No tak. Nigdy nie było, nawet na najbardziej. Śpiewają? Proszę? Śpiewają? No to zadę karykaturę. Widzimy karykaturę takiej wymowy. Można ją po prostu czasem, tak jak tu zostało zademonstrowane, jeszcze zobaczyć. Józek, idziesz na ryby? Nie, bo mi matka wędkę spaliła. No, spaliła. No, spaliła. Sylaba po akcencie w różnych miejscach Polski jest takim jakby znacznikiem pochodzenia. No i to, czy się jej ton podnosi, czy nie. Te rzeczy są dość słabo zbadane. Próbujemy to ująć opisowo. Na pewno jest wydłużona i na pewno nieco opadająca, prawda? To byłoby dość łatwe do wyróżnienia i natychmiast jest słyszalne, chociaż bardzo trudne do opisania językoznawczo. To pozostaje, ale na przykład przejście, słuchałem uważnie, granica biegnie wzdłuż alei. Alejami ci, którzy mieszkają od strony Wisły po prawej stronie, wymawiają na końcu, zamiast ch, wymawiają k. I całe Podgórze tak ma i tak dalej. A więc także i profesorowie uniwersyteccy, ci, którzy pochodzili z Krakowa, mówili na Bielanach, dwóch, trzech, w tamtych latach, proszę Państwa, pamiętam jak dziś, w tamtych latach, no dzisiaj już jest tych rodowitych Krakowian jest stosunkowo mało, ale to pytanie, no chyba rzeczywiście tak można tylko rozstrzygnąć. Dzisiaj ta wymowa nie znajduje oparcia, po prostu my mówimy w wuzusie, żeby się w rodzinie czasem to jeszcze można usłyszeć, prawda? Ale szerzej trudno się jakby odnieść do szerszego kontekstu. Niewielu ludzi posługuje się nią konsekwentnie, poza środowiskiem rodzinnym. To ja jeszcze tutaj pokażę na mapie, jakby pan tutaj... Bardzo, tak, tak. Dlaczego tak jest? Dlaczego na tych nogach to nie tam, gdzie pan mówi, a gdzie indziej inaczej? Proszę zobaczyć, tutaj te wsie, które do Krakowa z tej strony zostały przyłączone, miały w swoim systemie na tych nogach. Natomiast te nie, tu jest Kraków, tyle zabrakło i tutaj tej cechy nie ma. Tutaj tak samo są pokazane, jak nosówki się rozkładają, gdzie w Krakowie będzie wymawiana nosówka ę czy on. Bo tak były przyłączane wsi i tak przebiegały izoglosy, izoleksy, w związku z tym tak też w Krakowie, no bo inaczej nie można, tak przyszło. Jest to atlas miejskiego województwa krakowskiego. I tam jest mapa językowa. Jakie cechy podchodziły tutaj, z jakimi cechami weszły do Krakowa wsie, które były przyłączane. Czyli skąd nasz język się wziął? No tak, to dokładnie. Skąd ten język przedmieść, skąd te wszystkie tutaj formy, które były na filmie pokazane, to właśnie stąd. Jeszcze ktoś? Prosimy. Dobrze. Ostatnia szansa. Proszę. To ja może wypowiem się jako też osoba taka trochę pół na pół, to znaczy mieszkająca od lat w Krakowie, natomiast wychowana
w mieście Rzeszów, który to Rzeszów moim zdaniem też w dużej mierze łapie się na tą mowę krakowską. Mianowicie wiele tych słów, które Państwo tutaj wymienili w Rzeszowie, też są absolutnie zakorzenione. Natomiast część z nich była dla mnie, gdy przyjechałam do Krakowa i zapoznałam się z niektórymi właśnie specyficznymi słowami, część z nich była dla mnie obca. Więc myślę, że tą małopolskość trzeba na pewno co najmniej na województwo podkarpackie też rozszerzyć. Natomiast też może być ciekawe różnice, co właśnie na Podkarpaciu, czy w samym mieście Rzeszowie, czy w podrzeszowskich wsiach jest wspólne, a co jest różne właśnie na przykład z okolicami Krakowa. Pani jest Rzeszowa z województwa podkarpackiego. Natomiast to cały czas jest Małopolska. To jest Małopolska i tylko, że ta Małopolska jest naprawdę bardzo duża i podział gwar małopolskich przeprowadzany przez różnych dialektologów, gdybyście Państwo zobaczyli, jak próbowali wydzielać różne gwary, to naprawdę to jest skomplikowany rysunek, mozaika. Bo taka mozaika. I tak jak Pani mówi, będzie to Małopolska południowo-wschodnia, tam będą inne cechy. Natomiast my jesteśmy, należymy do gwaru Małopolski południowo-zachodniej i tu będą troszkę inne cechy. Natomiast te podstawowe będą takie same. I tutaj właśnie to jest to, o czym mówiłam na początku. Mówimy o dialekcie małopolskim i pani się identyfikuje z tym i krakowianie się z tym identyfikują, ale on się realizuje przez konkretne gwary. Tam będą troszkę inne cechy, tu będą trochę inne cechy, ale podstawowe są wspólne. Więc wszyscy jesteśmy Małopolanami. W związku z tym pani miała prawo nie znać pewnych wyrazów, nie znać pewnych znaczy różnic, miała pewne różnice w wymowie i dlatego, że tak te gwary małopolskie się różnią. One są przecież od gór po Sieradz, który jest włączany tradycyjnie do gwar małopolskiej. Połowicz, były spory, czy Katowice to Małopolska. I w pewnych podziałach dialektalnych aż po tak przebiegała granica. Tam są pewne cechy, które nawiązują do Małopolski. Więc to są takie te nasze językowe różne sprawy, które nas bardziej łączą niż dzielą, bo przecież jesteśmy dialekty, to są odmiany tego samego języka, języka polskiego, więc nie są to zupełnie odrębne twory, które nie nic ze sobą nie łączy. Proszę bardzo. Krakus w pierwszym pokoleniu się urodziłem tutaj. Mam takie pytanie, bo tutaj mówimy o tym, że coś było, coś jest. Na ile jest? Czy były takie badania robione? Czy jeśli chodzi o wiek, powiedzmy, osób, które posługują się tą gwarą? Pan profesor tutaj powiedział, że następuje taka infiltracja, wchodzą tutaj już śmiało inne dialekty, inne gwary. Na ile jeszcze ta nasza gwara krakowska istnieje i funkcjonuje tak w realu? Bo tutaj już nawet, tak jak pani mówiła, nie słyszymy, prawda? Nie słyszymy tego. Bardziej chodzi mi o słownictwo. Na ile jeszcze jest w tym momencie aktualne, czy były jakieś badania robione na ten temat? No rozumiem, że z racji tego, że powstaje słownik, myślę, że trzeba by uczciwie powiedzieć, że takie badania po prostu są potrzebne w młodym pokoleniu. Niewątpliwie brakuje ich. No to jest szczera prawda. Od dobrych 20 lat takich danych, takich skrupulatniejszych badań po prostu w Krakowie nie prowadzono. No my również, przyjmując jakby ten naukowy punkt widzenia, zdecydowaliśmy się na to, żeby jednak przede wszystkim sięgnąć po udokumentowane źródła. Więc także powiedziałbym takich socjolingwistycznych badań, tak się to nazywa ta dyscyplina, która mogłaby nam posłużyć tym swoimi instrumentami, no nie prowadzono. Brakuje na to może i zapału, ale przede wszystkim brakuje na to pieniędzy. No rozumiemy, że
nie chcę tej krytykować jakby polityki grantowej, ale rozumiemy że też, że bardzo trudno jest uzyskać środki na takie badania, które musiałyby potrwać w przypadku tak wielkiej aglomeracji, jaką by trzeba było zbadać określenia próby. Zapewne około 3 lat by to zajęło, zanim mielibyśmy obraz, jak się dzisiaj mówi w Krakowie i w jego okolicach. Noclegownie, proszę Państwa, no fenomen prawdziwy. W zasadzie Kraków pustoszeje. Wszyscy rozumiemy, że w zasadzie trudno jest szukać oparcia dla tej polszczyzny, tej pięknej polszczyzny Krakowa, którą możemy nazwać właśnie no, regionalną polszczyzną krakowską, ponieważ kto żyw wyjechał do Bolechowic, no tam gdzie skraj Jury Krakowsko-Częstochowskiej, w zasadzie miejscowi mówią, że czują się gośćmi tam już po prostu. To jest w zasadzie, są to wielkie kolonie mieszkańców Krakowa. Więc w rezultacie Śródmieście pustoszeje, znaczna część tych dawnych osiedli, można szukać tego języka gdzie na przykład. Myślę, że na Zwierzyńcu spokojnie jeszcze można go znaleźć. Możemy go znaleźć tam, gdzie ta piękna piosenka o Loli z Ludwinowa, ballada na Ludwinowie także, tam, gdzie ta tkanka jeszcze w jakiś sposób zachowała integralność, gdzie jeszcze są tradycje rodzinne. A jeśli byście Państwo, zanawiam gorąco, jeśli szukacie tej wymowy, o którą tutaj mnie pytano, to proszę sobie zajrzeć na przykład na taką, w Zielonkach są kolędnicy z Zielonek, zupełnie przypadkowo stwierdziłem, że oni mają lepiej zachowaną w tych Bibicach i w Zielonkach wymowę typu krakowskiego właśnie, jeśli idzie o intonację, aniżeli tutaj gdzieś w Śródmieściu. No. Prawdopodobnie będziemy skazani na pewno taką naukową intuicję, bo nawet badania ankietowe nie pomogą, nie rozstrzygną tych wątpliwości. Trzeba by bardzo konkretnych prób, takich łącznie z nagraniami, żeby stwierdzić, co z tego dawnego krakowskiego, z tej dawnej krakowskiej mowy pozostało. Pani profesor? Dobrze. Dziękuję bardzo. Życzę miłego używania mowy krakowskiej. Dziękuję pani profesor Barbarze Grabce, pani profesor Annie Tyrpie i panu doktorowi habilitowanym Kazimierzowi Sikorze. Państwu dziękuję, żeście słuchali. Państwu dziękuję, żeście o tym mówili.